to było dla mnie za ciężkie. Co podniosłam, no to leciałam. A auzjerka z pejczem i po plecach, i po plecach, i po głowie. Całe popołudnie, tu w Sachsenhausen było, i całe popołudnie słyszeliśmy kanonadę pistoletów. Nie wiedzieliśmy, co się dzieje, co to jest. W ciągu dnia więźniarki, które chodziły do pracy w mieście, tam do różnych innych zakładów, przynoszą nam ulotkę i piszą tak. Za 6 tysięcy więźniów rozstrzelanych tej nocy spadnie na wasze miasto 6 tysięcy bomb. Ostrzega się ludność cywilną, żeby opuściła miasto, żeby uchronić życie. Takie ulotki dały się czytać po tej kanonadzie. Sprawdziło się. Następnej niedzieli, skoro świt, miasto trochę opustoszało, ale godzina 9:10, syreny. Wyją jak wściekłe. Wyją i równocześnie zaczynają eskadry samolotów napływać nad miasto. Jedzie jedna eskadra, rzuca bomby, rzuca tu, tam bomby. Obóz nasz został zniszczony. Część baraku zostało spalone. Coś ze 2 czy 3 baraki, zupełnie zrujnowane. No i byłyśmy bez obozu. Zaczęłyśmy badać, jakie są zniszczenia, co się stało, które broki są nieużyteczne. Któraś z więźniarek, nie wiem w jaki sposób, dotknęła drutów. Okazało się, że w drutach nie było prądu. No to jak nie ma prądu, to jesteśmy wolne. To możemy uciekać. Ktoś znalazł jakiś drąg wielki. Podważyłyśmy druty, w których nie było prądu. Drugie zrobiły podkop pod drutami. I zaczęłyśmy przesuwać się pod tymi drutami na zewnątrz. I tak jedna po drugim, jedna i kilkadziesiąt więźniarek przesunęło się pod tymi drutami na drugą stronę. I cieszyłyśmy się, że jesteśmy wolne. A tymczasem za drutami była rzeka. Bo ten obóz nasz nad rzeką był położony, nad Havelą. Przez tą rzekę przechodziła linia kolejowa i pociąg przejeżdżał dalej do Ravensbrück. No i któraś odważyła się wkroczyć na te tory kolejowe. I tak udało się. Przesuwałyśmy się po tym torze, o tak, co kawałek, i była u góry, była poręcz taka. Tą poręczą przytrzymywałyśmy się, a tutaj nogami przesuwałyśmy się coraz dalej, a nie mogłyśmy spojrzeć w dół, bo pod nami woda i przestrzeń goła,
można było stracić równowagę i spać, i utopić. Ale powoli zbliżałyśmy się do brzegu następnego. Trzeba szukać schronienia. No, zaczęłyśmy iść. Gromadka się nas zebrała. No, chyba było ze 20 osób. Weszłyśmy w las. W lesie spotkałyśmy domy, leśniczówki, tam jeszcze jakieś inne domy. Zapukałyśmy do tych domów. Nikt nas nie przyjmie, nikt nas nie przenocuje. Wszyscy się byli tak strachem podszyci, że zamykali domy i koniec. Idźcie do gminy, niedaleko jest wieś, tam w gminie otrzymacie schronienie. Poszłyśmy do gminy, tam nas usadowili w jakiejś sali, po kotem położyli nas na podłodze i tak przespaliśmy całą noc. Nad ranem, skoro świt, posłyszałyśmy warkot samochodów. Przyjechało gestapo, przyjechała policja, wszystkich załadowali na samochody i z powrotem do obozu, ale nie do tego spalonego, tylko do obozu męskiego, który był ogromnym obozem, bo liczył ponad 60 tysięcy więźniów. Dali nam osobne baraki. No i wysyłali do pracy, do odgruzowania miasta. Miasto było tak zniszczone, że trudno było przejść przez ulicę. Całe przestrzenie, jedno rumowisko. I mnie do takiej roboty wciągnęli. Miałam znosić te cegły, z tego tyngu te cegły oczyszczać i później znosić te cegły po sześć, po nie wiem, trzy czy po sześć cegieł naraz i na stoisko tam gromadzić te cegły. To było dla mnie za ciężkie. Co podniosłam, no to leciałam, a auzierka z pejczem i po plecach, i po głowie. I tak zmuszała, żeby nosić te cegły, że tyle oberwałam wtedy tych razów, że nie zapomnę do dziś.